Moduł statystyczny pozwala na tworzenie własnych kompozycji mapowych. W pierwszym kroku należy wybrać mapę, która będzie warstwą podkładową dla całej kompozycji, a następnie wybrać przycisk Dalej. Tworzenie mapy tematycznej odbywa się poprzez dodanie warstwy używając symbolu plus. Po przejściu do zakładki Bazy danych, z listy rozwijanej można wybrać warstwę z danymi. A następnie zatwierdzić przyciskiem Wybierz. Aby przejść do następnego etapu, należy wybrać przycisk Dalej. Na ekranie pojawią się dostępne sposoby prezentacji mapy. Po wybraniu jednej z możliwości, należy wybrać przycisk Dalej. Symbolizację na mapie można zmienić poprzez wciśnięcie symbolu trzech kropek, który ujawni modyfikowalne szczegóły. Po dokonaniu zmian należy kliknąć przycisk Dalej. W kolejnym kroku pojawia się możliwość zmiany nazwy warstwy oraz ustawienia parametrów edycji obiektów. W celu zakończenia procesu należy wybrać przycisk Zapisz. Utworzona w ten sposób warstwa została dodana do mapy. Aby przejść do okna funkcji, należy kliknąć przycisk Dalej. Można samodzielnie wybrać potrzebne funkcjonalności mapy lub skorzystać ze zdefiniowanych szablonów. Po dokonaniu zmian należy wybrać przycisk Dalej. Ostatnim etapem przed publikacją mapy jest uzupełnienie wymaganych pól. Aby zakończyć cały proces, należy kliknąć przycisk Publikuj mapę. Gotowa mapa z wybranymi parametrami i zakresem danych pojawi się na ekranie. Moduł geokodowania umożliwia dołączanie informacji przestrzennej do danych użytkownika. Wgranie pliku z danymi do geokodowania możliwe jest po wybraniu przycisku Wybierz plik. Następnie należy wskazać lokalizację pliku na dysku lokalnym. W oknie należy wskazać, na podstawie jakich informacji przestrzennych będą geokodowane dane, a następnie wybrać przycisk Dalej. Rozwijana lista pomaga określić, jakie dane przestrzenne zawiera plik, oraz wskazać, która kolumna zawiera interesujące nas dane. Następnie należy kliknąć przycisk Dalej. Aby rozpocząć proces geokodowania, trzeba wybrać przycisk Geokoduj. W rezultacie otrzymujemy informację o tym, czy wszystkie dane pomyślnie przeszły proces geokodowania. Po zamknięciu okna można wyeksportować geokodowane dane, wybierając format pliku wynikowego oraz układ współrzędnych. Aby zakończyć proces eksportowania plików, należy wybrać przycisk OK.